Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu po obejrzeniu pewnego newsa zwróciłem uwagę na serwisy informacyjne, które bezustannie poszukują najchętniej oglądanej formuły. Skupię się na jednym tylko aspekcie telewizyjnych newsów, a mianowicie na emocjach. Okazuje się, że zabiegi dziennikarzy telewizyjnych zmierzające do udramatyzowania, sensacyjności lub rozrywkowości poszczególnych wiadomości niewątpliwie angażują widzów emocjonalnie i czynią wiadomość bardziej ludzką. Ale z drugiej strony mogą sugerować, co i jak widz ma przeżywać, zmuszać go w ten sposób do zajmowania konkretnego stanowiska. Pokusa komentowania i fabularyzacji wiadomości prowadzić może nawet do tendencyjności. Trzeba pamiętać, że odejście od twardych faktów i wyjaśnianie kontekstu wydarzenia nie równa się projektowaniu emocjonalnych reakcji widza. Co prawda styl informowania ulega przekształceniom i słusznie, ale zawsze przecież chodzi o dążenie do obiektywizmu. W tym gatunku gra toczy się przecież o zaufanie publiczne, a w konsekwencji także oglądalność.